Cześć wszystkim, znowu PL7, nasz się Świątyni Złych Żywiołów. Dobra, spróbujemy teraz przejść tą walkę, jakby to ująć, z większą ilością obszarówek. Natychmiast. Ponieważ, tak, odpocząłem moją drużynę, więc mamy z powrotem czary. Wiemy, że tam jest ich duża grupa, więc do dzieła. Możemy zacząć od... Dobrze. Ładnej lodowej nawałnicy. Lars, możesz podejść troszkę bliżej? Natychmiast. No, powinno być ok. Chociaż może. Jak z kulą ognia? Tak jest. Ja też mam maksymalny zasięg z jakiegoś powodu. Dobra, rzućmy nawałnicę. Dobrze. Możemy tutaj rzucić, to powinno też ich ruchy ograniczyć. A? Jak sobie życzysz. Z jakiegoś powodu muzyka walki się nie aktywowała. Okej. Okay. Teraz się aktywowali. Dobra. Zostawiłem moich ludzi tak, żebyśmy mieli sporo tutaj broni. Dobra. Poczekajmy jedną turę, aż tutaj podejdą. Dobra. Na to czekaliśmy. Teraz tak. Chcemy tutaj rzucić pajęczynę. Powiedzmy tutaj, żeby byli w stanie mniej więcej z grubsza dojść. A potem nasi zasięgowcy się już nimi obsłużą. Ty może zostań. Dobra, ty możesz w sumie wziąć procę. Dobrze. Czy coś potrzebuje to było robić? Nie. Po prostu otwórz ogień. Tak samo ty, Mugo. Natychmiast. No i dobra. Oni tu będą ładnie podchodzić. Możesz użyć jedną turę, żeby strzelić. Jak rozkażesz. No i dobra. Tak jest. Ty sobie poczekasz. Możesz sobie też wziąć kuszę. Natychmiast. I tutaj niby tutaj większość z nich będzie oplątana. Natychmiast. Tak jest. Więc będziemy pracowicie ich wszystkich zdejmować po kolei. Już. Tobie się udało przejść. Gratulacje. Nagrodę dostaniesz. Dobra. Elmo. Dobra. Okej, dobra. Tego nie chciałem zrobić. Ogień skasował nam całą... całą pajęczynę. Dobrze. Dobra, na razie... Na razie zostawmy tak to jak jest. Dobrze. Możemy tutaj teraz rzucić im oplątanie. Może zróbmy tak.
Dobra. Na razie walnij do niego. Trochę niesprawiedliwe, bo rzucają na nas zaklęcia, bo już my ich nie widzimy. Dobra. Dobrze. Ty, mam nadzieję, że nie liczysz się jako w zwarciu. Dobra. Nie? Ruszam. Dobra, ty też mógłbyś wziąć swoją pikę, jak sobie życzysz, ale na razie wal z procy. Dobrze. Okej. Dobrze. Już. Nie? No i powinny kolejne ogry jeszcze schodzić się. Dobra, czy jest czas na kulę ognia? Oczywiście. Może jeszcze nie. Muszę spróbować oczywiście trochę bliżej podejść, żeby mieć lepszy zasięg. Co za zniewaga usiedlonego przeciwnika, żeby spodłować. Dobra, tu jest dużo więcej tych ogrów. Zastanawia mnie, że się nie aktywowały. Nie wiem, poczekajmy turę. Zobaczymy, czy podejdą. Dobra, ty masz swobodę ruchów. Natychmiast. Tak jest. Dobra, przynajmniej pokażesz nam ich, gdzie oni są. Cel zablokowany. Już myślałem, że będziesz mógł do nich strzelać. Dobra. Możesz podejść jakoś sensownie? Dobra, zostawmy cię może. O, możesz otworzyć ogień? Nie, nie możesz. Czasami ten kursor nie pojawia, nie pokazuje tego, co powinien. Dobra, jest jeszcze trochę ogrów. Jak sobie życzyć? Więc na razie jeszcze nie zdejmę tego zaklęcia. No właśnie. Dobra, ciebie potrzebujemy, żebyś wziął swoją maczugę. Dobra, zaraz się weźmiesz do roboty. Teraz możemy wrzucić śmierdzącą chmurę. Oczywiście. Mam nadzieję, że większość z nich to właśnie przeszkodzi im wykonywać cokolwiek sensownego. Dobra, Elmo, spróbuj podejść tutaj. Dobra. 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 Ty nie masz choroby, więc ciebie atakujmy. Okej. Okay.
Dobra. Tutaj musimy coś zrobić z tym szamanem. Mamy otworzyć do niego ogień. Ty również. Czy możesz zrobić? Mógłbyś im dać uderzenie dźwięku tutaj. Ale na razie jeszcze sytuacja tego nie wymaga. KP-19 powinieneś mógł sobie dać z nim całkiem nieźle radę. Dobra. Ognia. Szkoda, że on nie ma rozpłatania. Dobra, teraz możemy wziąć się za to, co chcieliśmy. Kulę ognia. To powinno całkiem nieźle zadziałać. Ładnie. Dobra. Kogo ty możesz wziąć? Na przykład jego. Dobra, atakuj. Dobra. Co masz najbliższe? Dobra. Żaden z nich nie ma mdłości. Spróbuj jego zaatakować. Oczywiście. A jedziemy. Dobra, dopóki mają mdłości, to nie stanowią dla nas zbyt dużego problemu. Zastanawiam się, czy chcę oplątanie może zdjąć. Dużo z nich mam mdłości, więc... Może nie, że jeszcze zostawmy jedną turę oplątania. Ty jesteś oplątany, możesz spróbować to wyzwolić się. Dobra, nie udało ci się. W takim razie możesz zmienić broń na kuszę. Może strzelisz kogoś w następnej turze. A, świetne leczenie za 6 punktów. Dobra. Magiczne pociski, chcemy go jak najszybciej zdjąć. Dobra. Dobra, ruch. 5-stopowy do niego. Dobra. Okej, teraz nic nie możesz zaatakować, bo już się poruszyłeś. Dobra. Nie lubię tej zasady. Ruszam. O nie. Ktokolwiek tam strzela, ma bardzo słabego cela. Dobrze. Dobra, Light, liczymy na ciebie. I ile on jeszcze ma punktów życia? Dobra, Mugo, może ty w końcu go zdejmiesz? ...130 ponad, jeszcze stoi, dobra, w końcu. Dobra, do kogo chcemy strzelać? Przykład do ciebie. Dobra, tyle ich zostało, że nie wiem, czy by nie anulować tej chmury, może jednak nie. Oczywiście. Chmura jeszcze dosyć dużo jest w stanie nam dobrego zrobić. Dobra. Dobra. Pomóż z tym ogrem. Dobra,
ty już nie marnuj swoich pocisków, bo są dosyć cenne. Do tej pory nie wiem, jak, gdzie możemy je odkupić, dobrze, kolejne pociski. Taka prosta rzecz, po prostu jak pociski do procy. Natychmiast. Do usług. Dobra, strzelajmy, do kogo mamy strzał. Oczywiście. Dobra. Ładnie. Okej. Okay. Tobie się nie udał rzut obronny na śmierdzącą chmurę. Natychmiast. Więc podejdź tutaj. Jak sobie życzysz. Co jeszcze mamy? Zgarnijmy tego gościa, żeby nie mógł się leczyć. Dobra, musisz podejść trochę bliżej. W sumie możesz anulować już swój czar. Jak sobie życzysz. Już nie ma ich na tyle, żeby nam stanowili zagrożenie. Teraz nawet Funrock możesz podejść, chociaż zanim tutaj się doczołgasz, to chyba nie zdążysz cokolwiek zrobić. Dobra. Ruszam. Dłości. Załatwiłem się z tymi dłościami. Dobrze. Dobra. Należy dobić jego. Zanim miną mu mdłości i zacznie nam tutaj brzydkie rzeczy robić. Już. Dobra, możemy anulować ten efekt? Nie. No dobra. Jest. Będziemy musieli z tym handlować, z tymi mdłościami. Dobra. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden Orklin. Ruszam. Natychmiast, oczywiście. Odejdźmy też resztą drużyny, kto może. Ruszam. Dobra. Szef Orklinów. Wygląda poważnie. Dobra, tworzmy do niego ogień i zobaczmy, jak sobie z tym poradzi. Jeszcze paru pomagierów ma. Dobra, on ma KP 27. Z nim może być problem. Dobra, weź swoją tą. Już. Podejdź tutaj, mam nadzieję, że się odbronisz przed dłościami. Wygląda na to, że tak. Tam jest jeszcze jeden Orklin, chyba będzie do nas strzelał. Dobra, pytanie. Czy widmowy zabójca może coś mu zrobić? Pewnie nie. Spróbujmy głęboki sen. Musisz trochę podejść. Jak sobie życzysz. Tak jest. Jeszcze trochę. Oczywiście. Dobrze. Z jakiegoś powodu nie możesz nadal rzucić tutaj czaru. No bo i możesz. Dobra, jeden mniej na pewno też się przyda. Funrock. Oczywiście. Dobra.
Dobra, wy w następnej turze będziecie już w stanie mogli szatkować. Super. A ty? Chyba też. Super. Dobra, się zajmij tym. Chyba on jest strzelający, tak, ma łuk. Dobra, ty masz mdłości, super, więc nam już nie stanowisz dla nas zagrożenia. No i dobra, to jedziemy z nim. Już. Bardzo ładne obrażenia. W sumie nawet nie żałuję, że oddaliśmy księciu Nia i mamy skropa. Chyba nawet netto mogło nam to trochę lepiej wyjść. Jak sobie życzysz. Oczywiście. Dobra. Śmierdząca chmura, trwanie 0 na 8. Nie podoba mi się to. Dobra, chyba musi wam się podać rzut obronny, żeby to przestało działać. Nie mam pojęcia. W każdym razie, kto może atakuje, kto nie może. No cóż. Dobrze. Pewno muszę powiedzieć, że ta śmierdząca chmura jest bardzo skutecznym zaklęciem. Nawet przeciwnicy, którzy powinni mieć całkiem niezły rzut obrony na wytrzymałość, nawet to się nie udaje i duża grupa może, jak widzicie, stać się trochę oczywiście mało zdolna do walki. Oczywiście. Zajmij się nim. Dobra. Tak jest. Dobra. Ale zanim to jeszcze się stanie, 1200 punktów doświadczenia to jest bardzo ładnie, ale jeszcze tego gościa musimy ściągnąć. Dobrze. No i dobra. Wszyscy dostali awans. To bardzo ładnie. Przyjrzymy się kilku zwłokom fajniejszym. Natychmiast. Tylko srebro miałeś. Dobra, a ten szef może miał coś ciekawego? Tylko potki. Domyślam się, że cała reszta też nie miała nic ciekawego. Więc złupię ich zwłoki w wolnym czasie. W międzyczasie przyjrzyjmy się jeszcze temu. Tam jest jeszcze parę orklinów. O, zaraz do nich zapukamy. Przyjrzyjmy się tym pokoikom. Całkiem ich tu sporo, ale wygląda na to, że chyba nic w nich nie ma. Dobra, weźmy się za awansę. Soul. Idziemy dalej z barbarzyńcą. Atuty. Bo tobie miałem dać zmysł walki. Potrafisz szybko i wielokrotnie reagować na luki w obronie swoich przeciwników. Tak, to zawsze się może przydać. Więc dobra, i to byłby skończony build. Aż już na 10 poziomie nie będziemy mieli żadnych dodatkowych atutów. Więc to są wszystko, co się udało z tobą wziąć. Mugo. Łowca. Jeszcze leczenie. Co ci brałem koncentrację? Łowca. Nie pamiętam. Po co ci? Po jaką cholerę ci brałem koncentrację? Daj, weź może więcej ukrywania się. Skradania, to przynajmniej czasami używamy. Dobra.
Co ja ci mogę wziąć ciekawego? Nie mam najmniejszego pojęcia, co chciałbym tobie wziąć. Możemy wziąć ulepszone trafienie krytyczne, na przykład długim łukiem. I to w sumie tyle. Lepsza inicjatywa też byłaby całkiem niezła. Czy jeszcze więcej mogłoby ci się przydać? Potrafisz podczas jednego ataku wystrzelić nawet kilka strzał w kierunku pobliskiego celu. W sumie nie wiem, czy to masz. Nie, masz podwójny strzał z łowcy. Kompletnie nie widzę żadnych innych przydatnych dla ciebie atutów. Dobra, więc będzie ulepszone trafienie krytyczne. A właśnie, czy ten podwójny strzał... Nawet tego nie zawsze to używam. Że użyjmy tego. Nie pamiętam, czym się to różnią te dwa atuty za bardzo od siebie. Dobra. Anti-druid. Dobra, tobie chciałam wziąć stworzenie cudownej rzeczy. I tobie chcemy utworzyć potem taki fajny naszyjnik, który daje ci plus 5 do ataku w formie zwierzęcej. Light. Najważniejsze aktorstwo. I tobie chciałem dać strzał z bliska. Nie, precyzyjny strzał. Tak, żebyś mógł strzelać w ludzi, którzy są w zwarciu. Ty jednak większość czasu spędzasz na strzelaniu. No i dobra, zaklęć ci, nie możemy nic zmienić. Chociaż o ile dobrze pamiętam, już to o tym wspominałem, czarownik i bard powinien być w stanie zmieniać zaklęcia, jakie posiada podczas awansu na poziom. Więc nie wiem, czy w 3,5 tak to nie działało, czy nie zostało to zaimplementowane. Dzień. Dobra, i tobie chcemy stworzenie magicznej broni. Nie wiem, co daje stworzenie berła. Nie wiem też, czy czarodziej nie ma bonusowego atutu na 10 poziomie. Jeżeli ma jakiś bonusowy atut na 10 poziomie, to zobaczymy stworzenie berła. Ale ja mu chcę mieć stworzenie magicznej broni. Wrócimy się w najbliższym czasie do miasta i może coś tam wykorzystamy. Dobra, mamy zaklęcia poziomu 5. Co my tu mamy? Teleportację to już mamy. Umożliwia rzucanie jemu otwartej mapy świata i teleportowanie drużyny w wybrane miejsce. O, to się przyda. Istoty znajdujące się w globie otrzymują karę minus 10 do testów mądrości i siły woli.
Zabija istoty o 3 kościach wytrzymałości lub słabsze. Istoty o KW 4 do 6 muszą się obronić lub zginąć, a istoty o 7 lub więcej KW mają zmniejszoną kondycję. To brzmi ciekawie. Nieruchomienie potwora również może się czasami przydać. Zadaje 1k6 obrażeń od zimna na poziom rzucającego. Jest problem, że on musiałby stać z bliska, żeby rzucać takie stuszkowe. Jeszcze jedno roślinne zadanie istocie roślinnej. Przełamanie zaklęcia uwalnia cel od uroków z zmian klątw i skamienienia. Zwiększenie zwierzęcia. Ogłupienie, inteligencja i charyzma celu spadają do 1. Zmusza istotę do powrotu do jej sfery macierzystej. Umożliwia telepatyczne skontrolowanie jednego humanoida. Wezmę zabójczą chmurę. Poza tym... wezmę nieruchomienie potwora. To przynajmniej w kilku przypadkach mogło się już nam przydać. No i dobra. Teraz coś, co będę chciał save skamować. Mianowicie naucz się teleportacji. Tak jest. Sukces. Super. Dobra. Pytanie. Ty nie masz więcej czarów. Ty też nie. Dobra. I tam jeszcze było parę orklinów. Przywitajmy się z nimi. Halo? Okej. Dobra. Skoro wy się nie chcecie przywitać, to ja to zacznę. Przerwę tą ciszą. Jest orklin, ale wygląda jakby był szamanem. Więc może tak, ty tu stań. Stań za nim. I zaczynamy. Ładnie. Dobra. Czy chcemy marnować na to jakieś zaklęcie? W sumie czemu mnie? I tak niedługo planuję oczywiście zrobić jakiś odpoczynek. O, fajnie. Wszystkie magiczne pociski w końcu mamy. Będziemy mogli narobić trochę różdżek lawosem. Jak rozkażesz. Ruszam. Ładnie. Już. Natychmiast. Nie, to chciałem zrobić. Trudno. Jak sobie życzysz. Nie. Okej. Siema. Natychmiast. Okej, mają przedzieranie się. To niemiło z ich strony. Czy ktoś tu jeszcze został? Nie. Oczywiście. Zła wiadomość dla Funroka. Czy jesteś w stanie jednym krokiem do niego podejść? Jesteś. Dobra. Czy jesteś w stanie użyć wszystkich ataków przeciwko niemu? Ty lawos, stój, się nie ruszaj. Ruszam. Nie. Ty musisz odejść. Da się zrobić. Możesz teraz walić do niego. Już. Dobra. Do usług.
Natychmiast. Dobrze, że nie zaatakował Lavosa, może nie ma go w zasięgu, nie jestem pewien. Dobra. Stra. Lavos jeden krok. Natychmiast. Suń się od niego, super. Tak jest. Weźmiesz partazynę, ale chyba nie będziesz w stanie jej użyć. Już. Ekstra. Dobra. To chyba tyle. Nic więcej tutaj nie widzę. Dobra, widzieliśmy, że tutaj czai się jakieś poważne starcie. Halo, gro? Okej, gra mi się zawiesiła. Dobra, widzieliśmy, że tam się kryje jakieś poważne starcie. A zanim tam wejdę, to znowu odpocznę drużyną, odnowię zaklęcia. I cóż, i tam wchodzimy i zobaczymy. Będzie ciekawie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.